Kino Wojciecha Jerzego Hasa. Wewnętrzna wędrówka bohatera w sanatorium pod Klepsydrą. Film Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa ze scenografią Jerzego Skarżyńskiego i zdjęciami Witolda Sobocińskiego został zrealizowany na podstawie prozy Bruno Schulza. Ramę filmu tworzy opowiadanie tytułowe. Sanatorium, do którego przybywa bohater filmu, jest miejscem, w którym odradza się czas. Wędrówka Józefa tworzy oś fabularną filmu, wokół której zostały usytuowane motywy i postaci z innych opowiadań Schulza. Pojawiają się także zdarzenia, które, jak pisał Schulz, przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany i rozdzielony. Na obecność czasu zwraca uwagę widza otwierająca film scena podróży pociągiem. Wagon, w którym znajduje się bohater, jest wypełniony pogrążonymi w mroku, pokrytymi pajęczyną, zapomnianymi i niepotrzebnymi przedmiotami. Znajdujący się w wagonie ludzie są pogrążeni w letargu lub śpią. Na wpół martwe, osuwające się ciała przypominają manekiny. Już dojeżdżamy. Pociąg przenosi ludzi i rzeczy do krainy zapomnienia. Jak tam dojść? Przewodnikiem do tego świata jest konduktor patrzący w dal nieobecnym wzrokiem. Pełni on rolę Charona, przewożącego duszę do krainy cieni. Po opuszczeniu pociągu bohater wkracza do krainy zmarłych. Tu, w zapomnianym, zrujnowanym budynku, znajduje się sanatorium doktora Gotarda. Przebywa w nim ojciec bohatera, którego Józef chce odwiedzić. Do wnętrza prowadzą drzwi stanowiące granice pomiędzy życiem a śmiercią. W budynku sanatorium widać ślady rozpadu i obumierania. Korytarze, po których błądzi Józef, są zapomniane i opuszczone. Dominuje atmosfera tajemniczości. Światło nadaje wnętrzom nierealny i oniryczny wygląd. Wędrówka bohatera ma w filmie charakter drogi labiryntowej. Błądzenie w labiryncie było dla reżysera metaforą odzwierciedlającą życie człowieka na Ziemi. Porządek zdarzeń jest uzależniony od pamięci i uczuć bohatera. Czas obecny w filmie jest wewnętrznym czasem Józefa. Jest to czas aktualnie przez niego przeżywany, ale nawiązujący do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Jest to wędrówka po przestrzeniach świata wewnętrznego, w czasie której z pamięci bohatera wyłaniają się obrazy z jego życia. Na ekranie materializuje się świat pamięci, przypominający senną wizję, w której świat realny sąsiaduje z nadającą mu koloryt grą wyobraźni i sennymi marzeniami, posiadającymi moc przekształcania wspomnień. Czas reaktywowany przez bohatera nie płynie w sposób linearny. Wspomnienia ożywają w pamięci nierównomiernie i z różną intensywnością. W czasie i przestrzeni pojawiają się przeskoki i zawirowania. Czas rządzi się w sanatorium szczególnymi prawami. Józef, wyglądając przez okno, dostrzega samego siebie. Stłuczona szyba staje się szczeliną w czasie. Bohater rozpoczyna podróż do własnego wnętrza, wkracza do czasów dzieciństwa i młodości.
Po zdjęciu chusty zasłaniającej lustro pojawia się w nim twarz matki. Lustro umożliwia Józefowi przeniesienie się do rodzinnego domu. Na widok pożaru szaleją z radości. Klaszczą w ręce, tańczą jak dzicy. O przemieszczaniu się bohatera między kolejnymi obrazami z przeszłości informują widza zmiany noszonego przez Józefa nakrycia głowy. W czasie kolejnych etapów podróży nosi kask strażacki, kapelusz i świadczącą o jego ostatecznej przemianie czapkę niewidomego konduktora. Poruszając się w labiryncie czasu i przestrzeni wspomnień, Józef przemieszcza się między poszczególnymi zdarzeniami, przedostając się przez prowadzące do nich portale. Musi otworzyć tajemnicze drzwi, by przedostać się do sklepu i bożnicy. Do wspomnień związanych ze swoją dziewczyną dociera wspinając się po drabinie. Wędrówka w czasie i przestrzeni zmusza go także do zejścia do piwnicy. Aby dostać się na rynek miasteczka i spotkać się z ojcem, musi przejść pod łóżkiem. Spóźnił się, szanowny kolega. Soku już nie ma. Została tylko konfitura z róży. Też niezła. Adelo! Proszę. Dziękuję. Dziękuję, to nie jest konfitura. Nie szkodzi, ale smakuje słodko. Czy to pan ma na imię Jakub? Nie. Nie, jestem Józef. Jakub to mój ojciec. Aha. To się nawet nieźle składa. Ale czy nie mógłby pan wyjść stamtąd? Przecież w ten sposób nie można rozmawiać. Przepraszam na chwilę. Niech się kolega nie krępuje. Wspomnienia bohatera pojawiają się jak odbicia w okruchach rozbitego zwierciadła. Nie zachowują spójności ani ciągłości. W czasie podróży Józefa do krainy dzieciństwa pojawiają się obrazy przetworzone przez wyobraźnię, która uzupełnia luki w pamięci, dodając niezwykłe szczegóły. Na pojawiającym się we wspomnieniu rynku miasteczka są obecne niezwykłe postacie z odległych, zamorskich krain. Długie ujęcia pozwalają widzowi odczuć ożywioną w pamięci i wzbogaconą przez wyobraźnię magię tego miejsca. Przelatują tu mnie jaskółki, całe wersety jaskółek. Należy czytać z lotu tych ptaków. Ojcze, ojcze, muszę ci coś wyznać. Chcę ci zdradzić tajemnicę. Znalazłem autentyk. Autentyk? Tak jest. Sam zresztą zobacz. Pargal! Pargal bez wartości! Księga jest mitem, mój synu. Księga jest mitem, w który wierzymy w młodości. Ale z biegiem lat przestaje się on traktować poważnie. W gruncie rzeczy istnieją tylko książki, ale żyją one życiem... Do krainy śmierci, pamięci, snu i wyobraźni, w której przebywa bohater filmu, zostały wprowadzone przez Wojciecha Jerzego Hasa motywy żydowskiej obyczajowości, tradycji i religii. Reżyser kondensuje i wzbogaca znaczenia obecne w prozie Schulza. Uobecnia je w dialogach, w scenografii i rekwizytach.
pojawia się motyw poszukiwanej przez Józefa księgi, będącej synonimem całościowego, pełnego doświadczenia życia. Na drodze poznania bohatera jest także obecny hasydyzm i tradycja kabały. Ciekawe, że nikt nie oferuje tam szczyglów harcejskich. Śli, a gdzie? Kup pan. Świeży bober. Księga jest mitem, mój syn. Szerokie plany, na co należy zwrócić uwagę przy scenie filmu rozgrywającej się na rynku, ukazują niezwykle starannie przygotowaną przez Jerzego Skarżyńskiego plenerową scenografię miasteczka. Prawdziwy, destrukcyjny charakter upływającego i niemożliwego do zatrzymania czasu ukazuje obserwowana przez Józefa scena w sklepie. Przemijanie przybiera w obrazie filmowym widzialną, materialną formę rozkładającej się tkaniny. Józef zaczyna rozumieć, że wyprawa w głąb pamięci nie może przywrócić jego ojcu życia w dawnym kształcie. Dlaczego ojciec nie usiądzie? Wcale ojciec nie uważa na siebie, będąc tak chorym. Nie przeszkadzaj mi. Sam widzisz, że nie mam czasu. I pójdzie człowiek do domu wieczności swej i będą chodzić po ulicach płaczący, póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota i rozbije się wiadro nad zdrojem i złamie się koło nad studnią i wróci się proch do ziemi swej, z której... Józef leży na łóżku ojca w sanatorium. Jego poszarzała twarz jest przykryta białym całunem. Podróż, którą odbywa bohater filmu, jest wtajemniczeniem w śmierć. Pozwala oswoić się ze śmiercią ojca oraz zaakceptować własne przemijanie. Przestrzeń labiryntowa jest jednym z najważniejszych wyróżników twórczości reżysera Sanatorium pod Klepsydrą. Wraz z rozbudowaną barokową scenografią oraz niezwykle staranną inscenizacją długich ujęć należy do najważniejszych cech kina autorskiego Wojciecha Jerzego Hasa. Bohater Sanatorium pod Klepsydrą poznaje w trakcie wędrówki tajemnice życia i śmierci. W zakończeniu filmu upodabnia się do konduktora obecnego w pierwszej scenie. Posiada już wiedzę, która pozwala mu stać się przewodnikiem między światem żywych i światem umarłych.